Halo, halo, hej, siemano, wszystkim ludziska, z tej strony Hades, a tutaj wracamy no jest Bloody i Admiros. Elo, elo! Siemanko, a dzisiaj sobie gramy w Roblox! W nową ulubioną grę Bladeusz. Tak, nową ulubioną grę Bladeusz. Ogólnie, no dobra, to tłumaczę, Hades. Słuchajcie, tutaj musimy latać na te klocki, że tak powiem, znaczy te... rozumiem, no, ten, co się zaznaczy. No i teraz szukacie dziury, żeby przejść dalej. Tak. Nice. Ogólnie rzecz biorąc, tak w ogóle, co nie, to jest serwer, to jest minigamesy, co nie? To jest Epic Minigames. Znaczy Epic, ale nie ogólnie Epic Minigamesy, ale ogólnie to są minigamesy. Tak, jeśli to ktoś są minigry, ogląda ogólnie mojego Garrysmoda na bieżąco, to wie, że w Garrysmodzie jest dokładnie to samo. I tak samo się nazywa, czyli w Garrysmodzie też są minigamesy. Tym razem sobie zagramy w minigamesy na Robloxie. To jest mój taki pierwszy tryb, jaki miałem okazję sobie tutaj zagrać. Hadesiak mnie zaprosił na swoje nagrywki, jak miło z jego strony. Dzisiaj ja organizuję. Tak, Hadesiak organizuje. W tym trybie? Wiesz co, kilka osób. Jak doleciałeś do białej tej, to... Tak, kilka osób wygrało. No i to są po prostu takie minigamesy. Okay. I to polega na tym, że po prostu za każdym razem jest inny rodzaj gierki. Minigierki, czyli na przykład właśnie teraz jak było, że trzeba było do dziury ten, czasami jest jakieś przeskakanie przez kakankę, czasami jest coś innego. To jest na przykład chyba skakanie przez kakankę, tak, to jest skakanie przez kakankę, w odpowiednim momencie musisz skoczyć, prawda? Czyli to jest mniej bardziej skillowe. Czyli to jest bardziej skillowe, tu już widzę, że może być... Musisz wyczuć, ja tam, przepraszam za tło, nie? Ej, pies tu jest jakiś, skąd tu jest pies? No bo to psy po ulicach latają tutaj w Roblox. No, znaczy ogólnie też tutaj jakby na tych minigamesach możesz sobie kupić jakiegoś pupila, jakieś efekty na postać za końce, które mnie zbierasz. Brakowało. Ale to jest niebezpieczne, co nie? Bodajże 3 razy możesz oberwać z liny, no i jeszcze przez 35 sekund musimy skakać sobie. Dobra, damy radę, jestem mistrzem skakania. Admiro, to jest wyzwanie. Skakaniu, tak, to jest wyzwanie skakania. Ej, może zróbmy jakieś skakanka challenge, co ty myślisz? Skakanka challenge? No zróbmy jakieś skakanka challenge. Skakanka challenge, o nie, dostałem. Skakanka challenge, to będzie fajne. Ej, fajnie ten Roblox Hades jak jednak. Tak już teraz gram sobie. Gram sobie przez 3 minuty i stwierdzam, że jest taki sobie fajny. Ej, kapitanie Bloody, co pan robi? To jest takie... Ej, to jest takie, zauważyłem, wiesz, to jest takie trochę garysmodowe, szczerze mówiąc, no wiesz? No tak, to jest mnóstwo trybów, mówiłem no, ci. Takie garysmodowe, no jak ja mam spoko. Chyba ostatniego hita, to, że takie nie, troszkę o, bardziej okrojowe. O, co, koniec wygraliśmy? Tak, koniec wygraliśmy. Jesteśmy najlepsi, ale jestem dobry w tą grę. Są niektóre tryby też, które... w których tylko jedna osoba wygrywa, tak? Nie, no to chyba zawsze ja będę wygrywać, wychodzi na to. Nie, no, ale fajne, podoba mi się. Patrz, jak mi idzie. Można też z pierwszej osoby grać ogólnie, ale my lubimy grać trzeciej, bo tego trybu nie ogarniam za bardzo. Jak on się nazywa? Omijanie tego czegoś. Okej, omijanie tego czegoś. Tak mi się wydaje, nie grałem, ale zaraz się poczekaj, a tam po prawej to jest i liczba winsów. Ja mam 4 winsy i 2 levele, tak? O co chodzi? O Boże, co tu się dzieje? Nie wiem, na co mam stanąć. Obstawiam, że na to... jasne? O co ja się nie dzieje? Mam pojęcia osobiście, obstawiam, że musisz się chować za... No dobra, okay. To easy. Ale fajny tryb, poda tylko mi się. Z której strony będzie się wysyłało teraz? Będzie pokazany zawsze. No to... Nie było pokazane. No i nie było, widzisz, Bloody, nie było. To trzeba intuicyjnie. O widzisz, nie, jest taki chwila... Tak było, bo tak było. Ciągnęło. Ale jest trochę bez sensu, bo jak przegrasz, to cię od razu wyrzuca do lobby. Nie możesz sobie popatrzeć, jak inni grają. Tak? Nie możesz sobie no, popatrzeć? No nie możesz. Jak przegrasz, to jesteś w lobby. Co to jest głupota. Może ja teraz sobie biegam, a wy sobie tam gracie i nie widzę, A Hadesiak już też nie żyje chyba, co nie? Hadesiak? 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 Adesia! Ej, on naprawdę nie żyje, co jest z nim? On ma pieseła. Ja cię kręcę za Hadesia, co nie? Zginął szybko i se uciekł, co nie? Pierwsza moja gra w Robloxa, on już se uciekł. Hadesia po prostu wkurzył chyba. Ale fajnie, nie, no, ale fajnie to jest ten Roblox. Ej, Hadesia, to ty... Ej, zobacz jakiś ten Batch Awarder, co to znaczy? Wiesz co, na stronie w twoim profilu, jakby to powiedzieć, dostajesz odznaki, no nie są no granie w jakieś tam tryby. Już 5 meczów wygrałem chyba, wins 5. Level 2 mam. Kurde, no nieźle. Dobra, słuchajcie, tu jest ogólnie taka opcja, że macie młotek pod jedynką w ekwipunku i musicie naprawiać dziury wraz z, wraz z teammate'em. Macie jakby dwie osoby są na dwie rury i musicie to naprawiać. Żeby was nie zalała, a nie. Ale gdzie się naprawia? Jak to się naprawia? Szybko. Wiesz co, musisz być lewym przyciskiem, jak jest jakaś dziura, nie? Aha. A jednak tutaj nie jest teammate'owo. Nie. O nie! Znaczy, ile to się naprawia? Wiesz co, ogólnie ten tryb mi się wydaje, że jest bugowany troszeczkę. Ej, ale naprawia mi się dzieje. Naprawiać,
Nic się nie mogę naprawić. No właśnie, właśnie mówię. Lew naprawiacie. Ale naprawiam i nie działa czasami. No właśnie ja... O! To trzeba dobrze trafić. A, to tak... A, teraz łapię. Raz bo to mi trzeba załapało, dobrze trafić, ale jak... Dobra. Ale jak dobrze trafić, no tak... No musisz to musisz dobrze trafić. Do dziurki dobra. Trafić. No, teraz załapałem. Nieważne, ale gówno, co nie? Ale się nie, ten... teraz przegram, bo niestety... Nie, źle się ten... Nie widziałem jak grać... Nie widziałem jak grać w ten tryb, co nie? No to ten tryb akurat jest... Ja też nie widziałem pierwszy raz. Taki dosyć słaby uważam. No. Nie, on jest spoko. On jest spoko, tylko że po prostu nie wiedziałem jak w to grać, nie? Znaczy ten młotek też tak troszeczkę, to trzeba... Ej, ale wiesz co, głupio, że nie ma podglądu jak inni grają. Tak, to jest akurat taki minus niestety. No. Ej, widziałeś, że to jakieś soczki są? Ja ci kręcę. Ej, tu jakiś kapelusz można ukraść. Ej, Hadesiako, bierzemy ten kapelusz i kradniemy go. Ej, mogę naciskać na niego. Co znaczy? Co zrobiłeś? Jest opcja wspinania też jakby się, jak wiesz? Się wspina? A gdzie wy jesteście? Klikaj W, my nie żyjemy. Klikać W? Dobra, okej. Okay. O, faktycznie się wspina. Tak, to jest taki parkour trochę. Taki parkour. Tutaj tak, wyświetli się z ale te gry się tyłu. Szybko zmieniają, niczym w Gangbistsach. No tak, to mini... No bo to są minigamesy, no. No dobra, minigamesy, ale chciałbym pograć tą gierkę z 5... Nie, tutaj nie. Pierwszą osobę wam polecam i ogólnie klikacie, klikacie lewym na to i wtedy musicie wybrać odpowiedni kolor, nie? W sensie tam się zmienia z... nie rozumiem nadal. No po prostu klikaj na ten. A, zmalujemy! O kurde, ale hardcore. Ale fajne! No nie, to trochę zajmie mi, przecież ja nie jestem taki szybki w malowaniu. No ale wiesz, masz całe 40 coś sekund. Czyli mówisz, że to easy? O nie, co to czyli gra? Bawimy się, nie wiem, co malowanka. Robię w Robloxie. Maluję sobie, co? Malowanka! Ogólnie kurde, tutaj ale każdy może wygrać. Chyba ile jeszcze mi zostało? Dobra, mam jeszcze dużo czasu teoretycznie. Ale adrenalina jest, co nie, Admiros? Czujesz tą adrenalinę? Czujesz to, adrenalinę? Po prostu chyba zaraz mi się przypomną czasy przedszkola. No, ale adrenalina. Ale ja cię kręcę. Nie, no się, się podoba. A nie, tutaj... A nie, jest, wygrałem! Wygrałem! Nie, to każdy wygrywa. W ogóle mam trzeci level już, ale jestem pro. Trzeci level będę łóż. Patrz jaką kaczkę mam. Tu. Ej, skąd masz kaczkę? Tam jest sklep po prawej, wiesz? Gdzie? Po prawej masz pońcy. W sensie fioletowy po lewo tylko jakiegoś Dave'sa. A, zdążyłem. Mam jakiś Typical Dance i jakiś Warsi Lubi Bujde. A tu jest jakoś Game Creator. To jest oni? Game Creator. Nie, chodzi mi, że jak tam wyciszałeś sobie muzykę, wiesz? Tu jest shop, tak? A, faktycznie shop, dobra. Worsty Thinking Zoo. Ej, faktycznie można pecy kupić jakieś. Ja bym chciał, wiecie co bym chciał mieć? Jak nie ma kotka albo mruczka, to ja nie biorę. Jest mruczek? Dragon jest, nie, a po co to mi jest dragon? Kaczuszka. Głupcy, każdy nikt by nie chciał dragona. Wszyscy chcą mruczka. Gdzie jest mruczek, ja się pytam. Nie wierzę, że mruczka nie ma. Tylko, że ten sklep nie został. O, może... A, dobra, naciśnij jeszcze raz, żeby ci zniknął. No już nacisłem. Dobra. Tutaj jest to takie zasadzie, że jeśli macie taki czarny punkt, to nie wchodźcie w to. A nie, dobra, nieważne. Kłamam. Nie, to się nie zawala. Okej, to pomyliłem tryby. O, ej, a to jest taka adrenalina, bo... O nie, to się podtrzyma. Bomby. Aha, o co tu chodzi? To jest jakiś... To jest jakiś survival po prostu. Musisz przetrwać po prostu. W sumie troszeczkę zmienili ten tryb, bo wcześniej było tylko na takie spalanie tych... A to jest teraz ten, to jest teraz adrenalina ze wszystkich stron, się coś dzieje. Tak, to jest... W sumie to jest ciekawe, taka adrenalina na pełnej tej. Znaczy, no inaczej, no nie oszukujmy się, ciężkie to nie jest. Ale... No nie, nie jest ciężkie. No nie, jak się zacznie młyn, patrz jaki młyn się tutaj. No to jaki ten młyn się zaczął, to nie, teraz to jest dobra. Śmigła śmierci tutaj nas atakują ze wszystkich stron. O nie, nie, nie. Ale u nich zrobiliśmy taktycznie, co nie? Godzi Admirosie? God Admiros, ogólnie Admiros mówił. To jest God Admiros i Admiros mówił, żebyście go zapraszali na do znajomych w tej stronie. God Admiros, tak się nazywa. Pamiętajcie, zapraszajcie. Kapitan Bloody i ty. No, God Admiros. Ja już ogólnie, mam 2000 znajomych, ja nie potrzebuję. Ogólnie jestem bardzo zbulwersowany, ponieważ chciałem się nazwać Kapitan Bloody, niestety było już zajęte, więc jeśli spotkalibyście kogoś, kto ma na imię Kapitan Bloody po prostu, to możecie go zhejtować, że ukradł mój nick. No, koniec tych żartów. Ostry hejcik. Ogólnie, o, to wygląda fajnie, uwielbiam ogólnie wioska. Ogólnie tutaj tak szybko się tryb zmienia, że ja nie mam czasu, żeby kupić sobie rzeczy, co nie? No, oczywiście. Ej, mogę na głowę skakać ludziom, ale beka. Tak. Hop. I tutaj nie zjeżdżasz jak w Garry's Modzie. W Garry's Modzie też nie zjeżdżasz. Wybijam to się. Tutaj musicie... Jak jesteś czerwony, zbijasz? To czerwonym do czerwonego tego musisz, te kule jakby, które się zaraz pojawią, zepchnąć. Do swoich kimowych dziurek. Wystartowali jakie kule? Zepchnąć musimy kule. Czyli ty, panie Bloody, do niebieskich musisz. Nie, ja do czerwonych muszę. Nie, do niebieskich. Naprawdę?
Tak. Blady jesteś czerwony czy niebieski? Niebieskim Blady jest. A, czyli to do swojego? Tak, to do swojego. A, tutaj, do swojego, dobra. Tutaj dużo osób nie ogarnia tego, bo jakby nie chce im się czytać. Przepraszam, pani Blady, o. You can team pocket. Aha, czyli wrzuciłem potrzebnie do czerwonego. Głupek. Tak. Dobrze, Hadesiak, pomóż mi w takim razie. Ale pani Blady, pomóż mi, Hadesiak, daj mi jedną kulkę Blady. Chociaż. Nie, no dobra, jedną kulkę ci dam. No, masz. Daj mi chociaż jedną kulkę. Wow, ale poleciało, co nie? Nie, właśnie ktoś tak wybił to, nie? I tak czasami się zastanawiam, jak się to robi. Dawaj, może da się jakoś wybić, co nie? Na przykład jakiś przycisk jest tajny. Niestety, dawaj, odbiorę się, nie dawaj im tej. Nie dawaj! Dobra. Zabieram Bladiemu. Nie, zostaw, to jest moja kulka. Admiros, ja ci nigdy nie zabierałem kulek. Żegnajcie. No nie. Dobra. Ale ładnie, okay. Tu ugraliśmy ich troszeczkę. Ale wygraliśmy. No bo ja wam pomogłem ogólnie na początku. A, 10, bo rzuciłem mnie do tej tej. Rzuciłem mnie do tej tej. 10-6 wygraliśmy, to 4 więcej. No bo ja wrzuciłem ogólnie, dzięki mojemu współpracy, wrzuciłem 4 więcej. No ale dobra, nieważne. Destroy, destatuje. Ten tryb jest zdalony ogólnie, bo musisz bić swoją statuę. Swoją? O! Swoją, tak. To ja tego trybu w ogóle nie ogarniam. Na pewno swoją, a nie przeciwną? Nie, swoją, bo do przeciwnej nie możesz dojść jakby. Dobra, a jak się bije swoją? Zaraz będziesz miał pod jedynką miecz za 6 sekund i musisz to bić po prostu. Mhm. A bijesz lewym przyciskiem. Dobra, moi żałogo, przygotujcie się. I co, chodzi o to, żeby zniszczyć po prostu? Tak, chodzi boję o to, się, żeby to w sensie... Boję się, że nie damy rady, bo mam wrażenie, że mam jakichś głupców w ekipę, co nie? Ja w ogóle to biję? Halo? Aha, no właśnie, też zastanawiam się, czy to bijesz, czy... Ale wiecie, wy jesteście w fioletowym teamie, to wy już to wygraliście. Czemu? Bo moi sobie poszli na most na chwilę i takie, o nie, jednak trzeba tutaj coś robić. A moi też łażą tutaj. No ale moi też łażą, bo są debilami. Nic nie robi. Ej, na pewno my to niszczymy, Admiral? Tak, wygraliście. O, wygraliśmy! Ale głupi tryb to był. Bez sensu. Znisz swoją statuę, co nie? Bez sensu. No, wiesz, co tam. Powinny być takie walki, wiesz, tylko że... Na przykład... Musimy zniszczyć tu też. Przeciwnika, równocześnie możemy ich zabijać, co nie? To byłoby fajne. Tutaj musicie, jakby to powiedzieć, są 3 platformy. Ty już chyba w to grałeś wszystko, skoro ty tak ogarniasz tak, to. Tak. To jest wszystkie... trzeci materiał z minigamesów. Już wszystkie minigamesy grałeś, czy nie grałeś niektóre? Czasami się zdarza jakiś wyjątek. Ogólnie to jest tak, lecimy na to. Szybko. Tutaj na zielonek będzie. Ej, nie mogę. Okay. O, ktoś mnie wybił. No i ogólnie tak, ja też. Wchodzimy na platformę, pamiętajcie tą platformę, musicie zapamiętać, która to była platforma. O nie! Nie! To teraz mi to powiedziałeś?! Ej, widzowie, oni zapamiętają. Dobrze. Hadesia, które to jest? Tutaj. Uff, ale żartowniś. Ja to później jest szybszy, Admirosie. Ale powiedziałeś, że trzeba zapamiętać platformę, kiedy ja już byłem ten, kiedy ja już nie patrzyłem, co nie? Dobra, i to samo. Dobra, pamiętaj, Admiro. Dobra, to jest. Najlepiej jest sobie wziąć od góry na maksa i tak się patrzeć na całość, nie? Nie, najlepiej jest podążać za tym. Nie. Kręci się w głowie. To jest za szybkie. Nieprawda, jest idealne. Ale to dobra, i tak wszyscy zapamiętają. No, poza tym wystarczy się zapamiętać. Jest to dużo osób i się później gubi. Gubi się, proszę cię, to jest tak łatwo zapamiętać, że to się w głowie nie mieści. Patrz, jaki głupiec tam chodzi. Patrz. O, frajer. Skoczył, co? Poza tym warto iść tam, gdzie jest i reszta idzie, co nie? Znaczy, nie zawsze, wiesz? Bo często, większość ludzi właśnie działa... Dobra, no i od góry nie jest tak wcale miło, ja teraz nic nie pamiętam na przykład. Ja na przykład kręcę głową, dobra, ja patrzę pamiętam. Się cały czas na ten jeden punkt, dobra. Czyli obracasz się w odpowiedni moment, gdzie jesteś, Hadesiak? Tutaj. No. Czyli obracasz się jak? Czyli obracasz się ogólnie? Znaczy, nie, ja obracam swoją głową on i się cały czas tak patrzę. Oddala kamerę. A. Tak. Kółkiem obracam kamerę i tak, żebym widział wszystkie 4. Kółkiem? Od scrollem z myszki. O, dobra. No to pozdro. No dobra, pozdro. Ja na przykład teraz nie widzę, nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to rozpoznajecie. Blady! Chyba ten. Stoi się na swoim intuicji. Dobra, ja idę do Hadesiaka. Chyba ten, mam... Dobra, jolo, idę na ten. A mi się wydaje, że to ten jest. Oj nie. Hadesiak, nadal nie mam pojęcia, jak ty patrzysz. Od góry? A skąd ty wiedziałeś, Hadesiak? No właśnie. No bo obserwowałem to. No ale nie możesz obserwować, bo to się szybko kręci, od góry nie widać tego. Tak, no. Szybko się kręci, ale mówię ci, ja się skupiam tylko na tym jednym. On ma 60. Ale ty nie możesz patrzeć od góry, ty się chyba obracasz tak, jak leci to. Nie no, w sensie mam widok z trzeciej osoby, no masz, prawda? No. I się po prostu biorę tak, żebym widział tylko swój łeb. Ostatnie? Żebyś tylko co widział? Widział swój łeb. W sensie nie widzę jakby ciała mojej postaci, tylko głowę, rozumiesz? Od góry.
Jak w GTA 2 na przykład. No dobra, ale no, to, co ci to daje, skoro to się tak no, szybko obraca? Bo widzę wtedy wszystkie jak się kręcą i się skupią na jednym. No ale one się za szybko obracają. Ja na przykład... No ja się skupiam. No nie, nie. Dobra, nie ważne, o co tu chodzi? Po chmurach skakać, znaczy no, przechodzić przez chmury. I kolorujemy. Ja w to gram akurat pierwszy raz. Dobra, czyli kolorowanie chmur. Ej, tu są frajerzy tacy, którzy na końcu się ustawiają i potem ten, zmieniają bieg wydarzeń. Dzięki, Bladi. No i to chyba jest najlepsza opcja. No właśnie tak robię. Tu są frajerzy straszni, kurde. A w jakim teamie jesteście? Ja jestem niebieskim. Admiros jest czerwonym. Ja jestem też niebieskim. Aha. Ej, halo, nie, bo ja przegram to tym razem, no. No jasne. No, jak ta chmura... Jak on to robi? Za ty. Admirosie. A nie, to Bladdy. To ja jestem taki dobry człowiek. Co nie? Nie, ale dobry. Taki... Ogólnie to tryb to taki chamski trochę. Co nie? Czy... Nie, no skillowy bardzo, tak? No skillowy? Nie, no bo jak jesteś z tyłu, to możesz, wiesz, łatwo pomalować na swoje. No tak. Co nie? Dobrze, dobrze, Bladdy, maluj na niebiesko, ja pomaluję na czerwono. Idź sobie, odwal się, odwal się od moich murek. Wygrał, no widzicie? 30 do 36. Nie wiadomo, to było blisko. No, nie, nie, bo ja na początku też nie ogarnąłem, co nie, o co chodzi, nie? A ludzie tak no, się zachowywali. Nie, to taki średni tryb, taki 2 na 10, co nie? Będzie trzeba skakać po pociskach, które będą wlatywały. Super hot? Taki super hot? Jest to dosyć ciężki. Tak, easy? Tylko że to do góry lecisz. Uwielbiam gry. Wow. Ej, a jest tu jakiś tryb, tak się kości w ogóle w grze, jest tryb na przykład parkour? Na pewno by się znalazło coś, wiesz? To musimy zagrać w parkoura kiedyś, dobra. Nie, jak nie, po może innym razem. Trzeba się wspinać, czy o co chodzi? No z pasem, nie skaczesz. Lepiej w trzeciej osoby, czy pierwszej osoby? Wiesz co, tutaj sam jestem, jakby to powiedzieć, ciekawy. Dobra. Raczej z trzeciej, żebyś widział wszystkie... O! Ej, jak mi dobrze idzie! No mi też. O nie, spadłem. O nie, a już ej, tak... przeszedłem! Tylko a ja mogłem... tak wysoko byłem. To tylko jedna osoba mogła wygrać? Nie. Mamy jeszcze 40 sekund, żeby wszyscy tak, ukończyłem, ale łatwe to było. Co to zrobiłeś? Czy się nie da po tym skakać? Nie wiem, po prostu skakałem sobie spokojnie i tak i dałem radę. Aha, jasne. O, kat. Jesteś cheaterem, Bladdy. Masz czas na sklep, widzisz? Ale mam tylko 160 pointów, nie kupię sobie kota. A ile jest kot? Kosztuje? Chyba 650. O, to jeszcze trochę. A co to jest jakiś efekt, pointsy? A co to daje na przykład jakieś skrzynki takie śmieszne? Co to daje? Na przykład jak pointsy? A nie, bo to za dolary chyba, tak? Ale bez sensu, tego się nie da przejść nawet. Za dolary. Nie, ja się poddaję. Ale głupi tryb, bez sensu. Raz byłem bardzo wysoko i... Mi się w ogóle ten tryb nie spodobał. Skaczesz w ogóle, pociski uciekają, nie da się w ogóle... Ej, a jak kupisz ten rewolwer w sklepie, to wtedy możesz zabijać ludzi? Raczej zabijać nie możesz ich, ale... Nie? Powiedz mi, bo na przykład tu jest napisane, że możesz sobie kupić tą prawdziwą walutę, co nie? Tak, to te jest dolarsy. Ta ze strony jak. No i teraz się zastanawiam, czy to jest coś takiego, że na przykład jak kupię sobie coś na tym serwerze za prawdziwą walutę, to co, to jest tylko na ten serwer? Tylko na ten serwer. Ale bez nadzieja troszeczkę. Jeśli tutaj będą latały te kule, co wcześniej wam mówiłem, więc tutaj trzeba... Kule? No, okay. Takie czarne cienie. Czarne cienie? Nie wiem, czy... Ale będą spadały, okej, tak, dobra, rozumiem. O Boże! No i to takie... w pewnym momencie jest masakra jakby. Nie wiem, co ty znajdziesz jakieś bezpieczne miejsce i se stoisz. No właśnie, na środku nigdy się nie pojawiają. No, nie powiedziałbym. Raczej na obrzeżach nigdy się nie pojawiają. Nie, to wszędzie się pojawiają. Nie, no właśnie na środku mało. Patrz, już przyszedł do mnie jakiś typ. O kurde, zniszczą. Ej, ale to jakby, nie wiem, jakieś zbugowane było? Ej, faktycznie, Admiros, masz rację, na przeżach się nie pojawiają jednak. Nie, no dobry pojawiają się Admiros. Czasami. To jest jeden z moich ulubionych trybów już ogólnie. Ej, Admiros, rozwiązałeś zagadkę, nieźle. Tu. Roblox, najlepsza gra. A ogólnie za walutę możesz kupować też ubrania, nie? Do kustomizacji postaci, tam na tej stronie i wtedy to masz na każdy serwer. Nie, no najlepsze to nie, ale Bogarys Mocy jest wiadomo lepsze. Ile tych minigamesów? Ciągle jest inna. Wiecznie, one się nie powtarzają. One się generują do końca świata? Fajnie. No, to tak samo jest w Garys Modzie, grasz minigamesy, to one tak rzadko się powtarzają, że wiesz. Czemu jeszcze nie graliśmy w minigamesy w Garys Modzie? No bo one się grają w publicznym serwerze. To pogramy sobie na publicznym. Nie idźcie tam, w stronę tu, Bladdy. Gdzie jest czarny? Tu. Dlaczego? Bo tu będą się pojawiały kontenery. I co? I je trzeba unikać. Tak, one spychają, to będzie coraz szybciej w końcu. Ale nas to przesuwa jak staje w miejscu. No bo musisz się unikać.
Aha, dobra, bo no ja, dobra, już rozumiem. Tak, i ta taśma w końcu będzie coraz szybciej latała, no i jeżeli byś był teraz w, nie wiem, w daleko, połowie, co nie? Tak, to już bym nie, już bym nie... Ogólnie, podpowiem ci, Admiros, że to jest o wiele łatwiejsze niż w Garry's Modzie. W Garry's Modzie są takie hardkorowe minigamesy. No to dobrze, ale nie ma parkourów w Garry's Modzie. O, nie ma parkourów, oczywiście, że są. Minigamesy, parkoury? O Boże, serio? No nie. Ej, to jest bugowane, po lewej zawsze można przejść. Czasami skrzynka, skrzynka też tu wyjdzie i możesz być właśnie. Ale zobacz, tam laska przeszła, widziała? Sobie zbugowała to. Nie, nie, no nie wszystko. Ma jej tam. Chyba była tam. O nie. Biegnę! Ej, ja mam problem, bo nie mogę dogonić taśmy. Tu, bo no tak, jeszcze najszybszy. Jeszcze 8 sekund. Nie, z tej perspektywy już damy radę wygrać. Na pewno? Bladii! Żegnaj, szkoda, że nie można cię popychać tak jak w tym Garry's Modzie. To byłoby śmieszne. Nie, to nie byłoby śmieszne. Byłoby się smutne. Ale byłoby śmieszne, tak widzisz. To bym popychał wszystkich, albo to było jeb, naprawdę. Jebcie! Myk, tak by było. Bym popychał wszystkich jak ten. Jak nikogo innego. Tak bym was popchnął. Dziwnie brzmi. Trial Traversing. To jest jakaś chyba lawowa wyprawa, co nie? To jest escape, znaczy to jest parkour, Admirosie. O nie. Lepiej parkour z trzeciej osoby, czy z pierwszej? Ja zazwyczaj z trzeciej robię, wiesz? O kurde. Chyba ten, faktycznie. O oh, Jesus. Ej, jestem a to jest dla każdego osobny, wow. Tak. I to jest o nie, ale hardcore przebiegnie, tyle wygra jakby, nie? Ale adrenalina, co nie? Troszeczkę klatki jakby, znaczy, nie, to wygląda jak, znaczy to wygląda jakby nie miało adrenalina. No mi tak czasami skaczą FPS-y, co nie? Umarłem. Chyba możesz od nowa zacząć, takie wrażenie mam. Nie. Nie? Wyrzuciłem je. No. Dobra, wygrałem. Tylko, że to jeszcze jeden trybik chyba. Wygrałem, ale łatwo to było. Okay, myślę, co? Ale łatwo było, co tak, nie? Tak, jeszcze jeden trybik. Jeszcze dobra, jeszcze jeden tryb. Minigames. Nie no, Kapitan Bloody to w ogóle tutaj no niszczy, no co, co ja tu mam Bloody powiedzieć. A ty już dużo masz tu wygranych, bo to twój zawsze często grasz na tych Epic Gamesach chyba, co? No mówię, to jest trzeci materiał z tego. No. Tumble Island. Tutaj jakby się zapadają po prostu klocki i się już nie odnawiają, nie? Też parkour? Jest... Spoko. Nie. To jest taki spliff, okay. Jeśli wam coś mówi, o. Dobra, zapadają się? Dobra, musimy być skupieni. Tak, obserwuj, uważaj świat. Dobrym trikiem jest znaleźć jakby środek czterech klocków. O! I stać na tym. Dobrze. To jest to taki... To jest taki trick, okay. Który się nauczyłem w Minecrafcie kiedyś. Minę środek czterech klocków. O, dobra. Żyje. Wow. O, ktoś tam jakiś efekt ma muzyczny. Znaczy wow, taki, kupiony za pieniądze. Za punkty możesz go kupić też. Ej, wiecie, że zaraz ktoś z nas umrze? Czemu? Nie, nikt nie umrze. No bo już się zostało coraz mniej klocków. No to ty też możesz umrzeć, widzisz, w tym czasie. No i zaraz to... A już do nas nie dotrzesz, o kurde. Bloody, skacz do mnie! Nie, nie będę nigdzie skakać, ja tu se stoję spokojnie. To jest nazywa się relaks na łące. Tak to nazywa. Relaks na łące. Relaks na... Szczerze, ej, Admirosie, żegnaj! Nie, ej, to... jesteś już mi potrzebny. Ej, wiesz co, ale to powinno być tak do ostatniej kropli krwi ogólnie, co nie? Tak mi się wydaje, bo to nie powinno być tak. Ej, mi się wydaje, że to jest źle zrobione, bo mi się wydaje, że to powinno być do końca, bo powinien być... Ale to wiesz, to jest takie, że nie chodzi o zwycięstwo, tylko żeby tak po prostu pokazać, żeby się... Ale no po prostu chodzi o to, że to momentami, moim zdaniem, ogólnie mówię, że to jest po prostu za łatwe czasami. Że to po prostu się załatwi, tak. Że teraz patrzcie, spadały te klocki spadały i do czego zauważ, doszło? Że i doszło do tego, że zostało bardzo dużo klocków, a moim zdaniem fajniejsze byłoby, gdyby został tylko jeden, to dawałoby taką. Ale wiesz, obstawiam, że ta gra nie jest dla osób typu 13 plus, tak? Więc to jest gra plus 18 nawet bym powiedział. No, dobra, o co nie. Tu chodzi teraz? Ekipa sprzątająca. O co? Tak, tak. Ekipa sprzątająca na odwrót. O nie! Tak, malowanie jak. Jakim jesteście tu, nie? Tu czerwony. Dobrze. Cześć, Bloody. Cześć, Admiros. Możecie w ogóle tu wszystko po dwóch jest... tych naraz latać jakby, nie? Dzięki. Siemanko. Po dwóch naraz, o, to dobrze, dobra podpowiedź. Ziomek z naszego teamu czerwonego to w ogóle nie ogarnia życia. Ale nie, dobrze nam idzie. Najlepiej to jest chodzić za tymi co malują. Najlepiej, co nie? Kto wygrał? Nie, nikt nie wygrał jeszcze. Jeszcze nikt nie wygrał.
Admirosie, nie, idź stąd. Tak, cześć. Pyk, 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 pyk. Ogólnie mam wrażenie, że czerwonego jest więcej, ale ciężko mi stwierdzić. Wiesz co, chyba niebieskiego jest więcej. Cały czas się zmienia w nieskończoność. Nie, mi się wydaje, że czerwonego ogólnie. Wow. Tak jak chodzę. Bo ludzie to też tak zauważyłem, że nie mają jakby taktyki, tu po prostu chodzą, żeby chodzić. No a to ciężko jakąkolwiek taktykę pomyśleć. No najlepiej jest chodzić za jednym niebieskim i tyle, nie? Właśnie no i good war. Wygrali. Wygraliśmy! Yes! No i wygrali. Dobra, ja myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć. No dobra, tym pozytywnym akcentem kończymy. Elo, elo. Na razie, elo, elo.